Cześć, jesteśmy dzień po meczu z Sabahem. Dziś taki troszeczkę odwrócony ten dzień i to ja będę chodził z kamerą i nagrywał dla Was, dla kibiców, to co robią nasze media w postaci tutaj Klaudii, która robi relacje przede wszystkim zdjęciowe, oraz Piotrusia, który w tym momencie właśnie stoi po drugiej stronie i go nie widzicie, więc już powinien zacząć tak właściwie. Z czego się to wzięło? Jednego razu była sytuacja, kiedy poczułem na treningu mięsień dwugłowy. Nie pojechałem z zespołem bezpośrednio na wyjazd autobusem. Ruszyłem na wyjazd z naszym marketingiem. W międzyczasie dzwoniłem do swojej siostry, która miała urodziny, i się mnie pyta: dobra, no idziesz z tym marketingiem, a powiedz mi, co oni właściwie za całego dnia robią. Także zaczynamy. Piotruś, poproszę Cię troszeczkę niżej tą kamerę, bo nie widać Twojej twarzy, i możesz się przedstawić i powiedzieć, jak się spało dzisiaj. Super się spało, jest godzina 8 w nocy i zaczynamy. Piotruś niestety, ale jest osobą, która lubi troszeczkę dłużej pospać, zwłaszcza, że do późnych godzin nocnych pracuje. Także witamy Piotrusia na pokładzie, a w tym momencie lecimy po Klaudię. Witamy Cię, Klaudio. Piotr się nam się już zgubił gdzieś po czasie, ale... Wstał, jakoś to się udało, ale chciałem się zapytać, jak minęła noc? Super. Krótka noc. Także to jest Klaudia. Współlokatorianka. Tu jest mój współlokator Michał Kopczyński, delikatnie ciemnawo tutaj, ale Michał zawsze się przywita. Tak czy inaczej, nie dzisiaj o Michale, bo dzisiaj o Klaudii Piotrusiu. To jest Klaudia, o której przed chwilą wspomniałem, że jest osobą odpowiedzialną za zdjęcia, szeroko pojęte zdjęcia, ponieważ Klaudia właściwie... Robi wszystko. Co robisz? Robisz teraz wszystko. Teraz miałam powiadomienia na fejsie i muszę Wam powiedzieć, zrobię Wam reklamę. Marcin Oleksy z naszej sekcji Amfutbolu został nominowany do prestiżowej nagrody FIFA Puskas Award, także wszystkich bardzo możesz nagrać. Zachęcam do głosowania. Żywietnie, o tak. Michał, powiedz mi, jesteś pierwszą osobą nagrywaną tutaj. Co sądzisz o naszej współpracy z marketingiem i jak oni tutaj działają według Ciebie? Top. Teraz idziemy na śniadanie i nie będziemy nagrywać, co na talerzu ma Klaudia Szpiotrek. Widzimy się po śniadanku. Oczywiście żartowałem, że nie będziemy patrzeć, co nasi ludzie mają w marketingu na talerzu. Może nie dosłownie, ale Piotruś, co lubisz zjeść na śniadanie sobie? No, bardziej... Jak się obudzisz oczywiście, bo to będzie około 12.30, tak? Na pewno element sera będzie, kremy, element oliwek, element warzyw. Pewnie to ściki. Dochodzimy do tej wspaniałej dwójki. Idziemy do naszej wspaniałej dwójki, jaką jest Kopuś i Klaudia. Klaudia, jakie lubisz śniadanka? Właśnie przy tym Piotrusia pytałem. Jakie lubię? Tak. Teraz robię sobie tościka z żółtym serem. Ojej, ten ser się tam delikatnie, widzę, ciągnie. I czy to jest jedno z Twoich ulubionych dań na śniadanko? Tak, tego omlecik. Coś pięknego. I na kawuśka tym... I kawuśka, koniecznie musi być. Dobrze. Właśnie przyszedł kierownik naszego klubu. Ja nie... Zespołu. Zespołu nawet bardziej, ale to już jest taka legenda, tak, kierowniku, że jesteś już kierownikiem tego klubu, a nie zespołu, można powiedzieć. Ale ja mam tutaj pytanie do Was. Dzisiaj rano miałem już ciężką sytuację z chłopakami, ponieważ chciałem się zapytać dokładnie o Waszą pracę. Ale reakcje były różne, że tak powiem. Dlatego ja zapytam w drugą stronę, jak Wam się pracuje z zawodnikami, ze sztabem, bo nie każdy jest taki, że lubi zdjęcia, nie każdy jest taki, że lubi fotorelacje lub inne nagrywki. Także co Wy o tym sądzicie? Niektórzy na przykład mogą też zrobić aferę, że ich nie ma w galerii. Ale to jest odbicie piłeczki. Ależ odbicie piłeczki. Ale to są, Klaudia, słuchaj, to są takie wewnętrzne już tutaj jakieś spory i żarty, więc myślę, że tutaj nie ma co kibicom tego poszerzać, bo nie będą wiedzieli, o co chodzi. Nie było to tutaj na pytanie tutaj, prawda? Jak mi się pracuje? Ja odpowiem normalnie, że mi się pracuje dobrze. Ty masz troszeczkę łatwiejszą, Klaudia, pracę, ponieważ robisz zdjęcia mimo wszystko i pod względem zdjęć oczywiście. Robisz zdjęcia i tylko jakby łapiesz momenty.
Natomiast Piotruś, myślisz właśnie więcej rozmawiać z zawodnikami, co, nie oszukujmy się, w polskiej szatni jest ciężkie, tak? To prawda. Mają takie czasami momenty cięższe, ale ogólnie współpracę oceniam na bardzo wysokim poziomie. Tak, raczej grupa jest, że tak powiem, współpracująca niż ta negatywnie nastawiona czy niedostępna, także ja oceniam zarówno pozytywnie współpracę ze sztabem całym, jak i z całą szatnią. Świetna sprawa. Teraz, panie kierowniku, przepraszam, tak przy jedzonku, że kierownik tutaj sobie wcina. Nie, obowiązki, jest dopiero szedł na śniadanie. Dopiero szedł na śniadanie i właśnie jeszcze z tobą dzień, mam nadzieję, że tutaj jeden będzie poświęcony na to, jak ty pracujesz. Ale jeżeli mógłbyś coś powiedzieć o ludziach, którzy siedzą teraz obok ciebie oraz o tych, którzy pracują w marketingu całościowo w klubie. Jak myślisz, czy to jest ciężka praca? Przede wszystkim bardzo sympatyczni ludzie to są. A czemu patrzysz na Klaudię tylko? Bez komentarza to zostawię. Bez komentarza, dobrze. Tak, nigdy nie miałem problemu z marketingowcami tak zwanymi i z mediami. Także bardzo fajni ludzie, co prawda. Młodsze pokolenie znacznie ode mnie, ale bardzo fajnie. Ja, ty też jesteś tym młodszym pokoleniem, wiesz, to tutaj liczba nie ma znaczenia akurat u ciebie, chyba, tak? Duchem zdecydowanie, duchem. No dokładnie. Ibrahim stwierdził, że kiedy się nie starzeje. Wygląda coraz młodziej, także... Tak. Świetna sprawa. Słuchajcie teraz, jaka jest kolejna część waszego dnia po śniadaniu? Sprawdzamy dziś... na naszej magicznej grupie, kto jest pierwszy na siłowni. Proszę bardzo, mamy piękną rozpiskę. Wiemy, ilu 11 naszych wspaniałych zawodników będzie na siłowni. Idziemy po sprzęt i idziemy zobaczyć, co robią na siłce. O, jaka przyjemność tutaj spotkać naszego młodego kierownika. W Krzyżu, powiedz mi... Co ty tutaj nam powiesz o pracy naszych mediów, bo ty jesteś też bardzo blisko z Piotrkiem Przyborskim, ponieważ spędzasz im cały dzień praktycznie w pokoju, a może nie cały, bo właśnie... Rozmawiam z Piotrkiem Przyborskim. I twoja praca i jego jest ciężka, dlatego pewnie gdzieś się też mijacie. Daj mi Przybora. Proszę zobaczyć, kto to jest. Piotr Przyborski, absolutny top, muszę przyznać, przygarnąłem tego chłopaka do pokoju i póki co jest to całkiem trafny wybór. Natomiast widzę, że tu role się pozmieniały i gdyby się okazało, że to ty robisz kulisy, to ja wolę takiego gościa w pokoju. Także 1, 2, 3 zachęcam. Czyli szybko sprzedałeś. Szybko sprzedałeś Piotrusia. Powiem tak, już miałem ciężki moment. Spotkałem akurat. Tak, spotkałem 4 zawodników. Jeden z nich bardzo spokojny, ale niestety. Niegadatliwy, ale coś by tam powiedział ciekawego, a niestety wpadliśmy w taki moment, że więcej było krzyków i huków, że tak powiem, niż rozmowy. No i. My kręcimy kulisy pracy tych oto ludzi? Tak. Tych oto ludzi. Jakubie. No i właśnie teraz, bo powiedziałeś coś nieco o Piotrusiu, a teraz powiedz mi, co sądzisz tutaj o Klaudii, całą prawdę o Klaudii. Wjechała po prostu ewidentnie. Jeszcze na siadaku były lekkie chyba, czy nie? Już a nie, wczoraj. Polowane, ale dzisiaj już są proste. Też ostatnio prostowałem, troszkę mi się pożyczałam i musiałem podjąć męską decyzję. Jeszcze światło zgasło, to jest... Pasemka, ale nie. Ale... No także co, kulisy pracy tych oto ludzi kręcimy, także nic tu po mnie, powodzonka. Hello. O, też zrobił hello. Cześć, Grzesiu! Mamy do dyspozycji GoPro od 2K4K naszych przyjaciół. Dzięki którym możemy sobie ponagrywać też w bardziej ekstremalnych warunkach. I nie mówię tylko o pogodowych warunkach, ale też ludzkich. Można sobie przystawić taką małą kamerkę do czyjejś twarzy,
Właśnie chciałem zapytać, jak są ekstremalne warunki wśród ludzi, bo warunki na przykład pogodowe to chyba ludzie wiedzą, ale jakie tu są ekstremalne warunki? Tak, tak, grupa ludzka ze względu na sytuację, na środowisko zawsze może spowodować, że tu będzie nawet widać ciebie. Mhm. Dokładnie tak. Hello. Może spowodować pewne dzikie zachowania i wtedy GoPro sprawdza się idealnie, bo można nim rzucić polak z czymś i jest wciąż. Jak się ten pracuje z marketingiem? Znakomicie. Uważam, że to jest naprawdę ekipa, która robi regularne postępy, a współpraca ocenia wzorowo. Czyli tak jak ludzie w zespole, tak? Postęp. Zdecydowanie, oni się rozwijają tak samo harmonijnie jak każdy z członków naszego zespołu. Czy to jest najważniejsze? Tak, rozwój jest najważniejszy. Rozwój jest najważniejszy. Żeby być lepszym, trzeba się rozwijać. Kajetan? Co? Może teraz już na spokojnie. Co sądzisz o pracy naszego marketingu Klaudii i Piotrusia na wyjeździe w Turcji? Na wyjeździe w Turcji, tylko i wyłącznie. Możesz powiedzieć całościowo. Oczywiście tutaj jesteśmy więcej z nimi, więc więcej możemy też zauważyć, tak? Myślę, uważam, że generalnie i Klaudia wykonują robotę bardzo dobrze. Tyle. Jakby zawarłeś to w kilku prostych, krótkich. I na temat. Kajetan, z tobą współpraca jest zawsze topowa. Muszę ocenić, że pytać się o opinię. Bardzo wymagające, żeby sprostać temu, żeby zdjęcie się podobało. Nasz młody Kajetan? Tak. Ale, przyszła gwiazda futbolu? Na 6 zdjęć, 5 dobrych. Statystycznie jak to oceniasz? Statystycznie z reguły było 1 na 10, tak jak było akceptowane. Natomiast Klaudia ostatnio trochę improve. Okej. I 5 na 6 to jest wynik niesamowity. Ale czy ty byś był zadowolony z wyniku 5 na 6, jakbyś miał na przykład strzały? I byś strzelił 5 bramek na 10 prób albo 6 bramek na 10 prób? Ja bym strzelił 1 na 10. Czyli statystycznie jesteście lepsi. Jest presja, ale potrafimy pracować pod presją i moim było 6 na 6. Surprise! Adam Zelak przyszedł. Jak widzicie, coś tutaj jest przyczepione. Jest to guma. Jest to guma do ćwiczeń. I kiera miał ciężko otworzyć, także tutaj możliwe, że kierownik nie wyjdzie z tego pokoju dziś. Adaśko, czy to był twój pomysł? No właśnie, tak pół na pół, no z Tomkiem. Czyli ogólnie. Tomek, bierzesz to na siebie? Nie. Dobra, dlaczego? Bierzesz to na siebie. Dobra, Adaś to bierze na siebie. Trzeci kierownik. I niestety, ale zostali tak już z tą gumą na klamce. Chciałbym pokazać, jakie są potrawy. No, makaronik. Na przykład oczywiście, to są prosto tak, curry pasta. Pasta z warzywami. Wszelkie pasty. Można sobie zrobić burgerka, można wybrać spośród miliona serów. Tam są tureckie bardziej potrawy, steki, wszelkie dobrodziejstwa. Natomiast Klaudia Beza postanowiła wziąć pyry i schabowego w Turcji. Jeszcze wezmę jakąś surweczkę i będzie jak umamy. Weź sobie buraki leję. Witam serdecznie. Klaudio, co tutaj robisz, powiedz Słuchaj, mi? Jak ty pracowałeś ciężko na siłce, to my sobie, o tutaj coś nam się wyświetliło, ale my puściliśmy w świat, proszę bardzo, skrót wczorajszego meczu. Mm-hmm. Proszę bardzo, piękna miniaturka, Enis cieszący się po bramce. Wszystko mamy pięknie zapisane w naszym kalendarzu. Okej. Proszę bardzo, wszystkie publikacje, które ja wrzucam, zapisuję w kalendarzu. Oczywiście czasami na bieżąco, no i teraz... Zabraliśmy się za to, co najlepsze, czyli zdjęcia ze sparingu. Czyli teraz co? Teraz musisz zrobić? Ze zdjęciami ze sparingu.
No będę je obrabiać, będziemy je wrzucać, będę je rozsyłać, ale no trochę czasu na tym trzeba poświęcić. Okej, okay, a ile... Jestem trochę profesjonalistką i taką trochę na zasadzie, że wszystko musi być perfekt, więc spędzę nad tym sporo czasu. No właśnie, a ile czasu mniej więcej zajmuje ci taka obróbka zdjęć, na przykład z takiego jednego sparingu lub z treningu? Zależy, ale myślę, że z dwie godzinki ponad, dwie, trzy. Zależy ile zdjęć. Okej, okay. I to są... Zdjęć mam też trochę tak czasami, że... Nawet jeżeli do galerii trafi, ja nie wiem, 30-40, to wybieramy więcej. Mamy złe światło. No właśnie, nie, bo im bardziej odsłonisz, tym chociaż nie, no, nie. No właśnie, najpierw sobie usiadł z tej strony. Wiesz? I... Albo stan. Nawet jeżeli do galerii trafia 30-40, to ja wybieram więcej i wysyłam po prostu każdemu. Okej, okay, no myślę, że każdy z nas się chyba przekonał o tym, że tych zdjęć dostajemy kilka, nawet o późnych godzinach nocnych, można powiedzieć. Lubię jak obrobię już wysłać, żeby mieć zamknięty temat, także czasami dostajecie... Okej, no dobrze, a to są część zdjęć idzie do nas, a jaka część jest w ogóle publikowana? Jakie to są w ogóle tutaj ilości tych zdjęć, które na przykład robisz, a które wysyła się dalej? Z jednego treningu zrobiłam ostatnio z takich wybranych, już wyselekcjonowanych było ponad 100. Już faktycznie po obróbce było ich 90, no więc do galerii idzie 40, a reszta jest tak jakby na górkę. Także tak. Czyli macie dużą na górkę tych zdjęć. Ale no to jest chyba tak samo z materiałem wideo, zakładam, oczywiście tak, to za chwilę nagramy, tak. Ale... Nawet jeżeli jest tego więcej, no to potem powstaje z tego, nie wiem, 10 minut, tak, czy 6. Powiedz mi, jak wygląda ta obróbka i do tego czasu zajmuje właśnie takie jedno zdjęcie, bo zdjęć masz dużo. Jak to się prezentuje? Pokaż proszę na jakimś fajnym przykładzie. Tu jest Jan Grzesik już obrobiony. Wow, o, proszę bardzo, El Capitano. Top. Zaraz obok mamy tutaj znany i lubiana postać medialna Kajetan Szmyt. Top młodzieżowiec. Proszę bardzo, klikamy i Kajtek się za chwilę troszeczkę nam się obrobi. Proszę bardzo, chwila, moment. O, proszę bardzo, o, troszeczkę ładnie nam się zmienił. Okej, okay, czyli program sam ci to robi, jakby ja ustawiam, kopiuję i przeklejam, okay. Natomiast potem wiadomo, trzeba to troszeczkę przyciąć. O, proszę bardzo, Kajtek będzie tu, napisik trochę usuniemy. No i wiadomo, że potem można sobie dopasować do zdjęcia, żeby to tak jakby pasowało, bo nie zawsze do wszystkiego pasuje. I jest, powiedzmy, okej. Okay. Damy troszeczkę jaśniej. Tak chcemy pokazać, że ten sparring odbywał się również i w takich warunkach. Także no, zmieniają nam się trochę warunki, które okay panowały. Piotruś, powiedz mi, co w tym momencie rozpoczynasz robić? Czy ty już coś robiłeś, czy teraz zaczynasz właśnie? Nie, przed chwilą tutaj wrzucaliśmy jeszcze w różne miejsca skrót wczorajszego spotkania, a teraz sobie patrzymy na to, co się jeszcze wczoraj działo. Mamy czytającego twojego współlokatora zresztą. Przypadkowo przed chwilą, tak, stąpając po ziemi, nacisnąłem, kopnąłem jakiś sprzęt twój i zaświeciła się jakaś lampka. Co tutaj masz za sprzęt? Aż wezmę aparat i cię nagram i cię poświecę lampką. Korzystacie ze firmy 2K4K i to jest automatycznie tutaj światełko. To była lampka, którą wzięliśmy na wypadek, gdybyśmy kręcili tu jakieś wywiady bądź przedłużenia kontraktów. Różne rzeczy się, prawda, nagrywa. W zeszłym roku podpisywaliśmy przecież w SID tutaj niedaleko, bo dwa piętra niżej Szczepana. I nagrywaliśmy z nim wtedy materiał. Mamy też od naszych kumpli z 2K4K ten optoaparat, obiektyw. No jest też dużo innych rzeczy, również w tej szeroko pojętej walizce, która jest walizką nieuporządkowaną, ale no cóż. Jest jeszcze kamera, którą nagrywaliśmy wczoraj, jeszcze pojedynek w Sabach, mikrofon, statyw, żeby nie było, że on tak po prostu tu stoi, bo akurat on tutaj stoi z pewnego powodu, wczoraj lało w Sabach i on po prostu musiał wyschnąć, dlatego tak stoi, teraz zostanie schowany. Ile zajmuje w skrócie cały proces twórczy? To zależy wszystko od tego, co się działo, jaki był wynik, czy były emocje, czy ktoś się bił, czy byli kibice. Wczoraj akurat rzeczywiście dzień krótszy, więc mamy nagrane z 20 parę minut. O, o. Cześć, miły! Witam. Jak wiesz, nagrywam dzisiaj materiał o naszych serdecznych ludziach z marketingu. Jak oni pracują? Czy to jest w ogóle ciężka praca według ciebie? Na pewno nie jest to łatwa praca. Myślę, że po nocach sklejają te filmiki, także
Ja nie mam się do czego przyczepić, są bardzo, bardzo pozytywnymi osobami, także ja z pracy jestem ich zadowolony, mogą iść po podwyżkę do prezesa. We can go here. Adamku, powiedz mi, co ty w ogóle sądzisz o pracy marketingu i jak uważasz, czy to jest ciężka praca, czy nie? Bardzo długa, mozolna. Teraz co robią? Klikają sobie, chodzą z aparatem. Ale później jednak przy tym laptopie siedzą. Nie mieliśmy prawa głosu. Ten raz. W jakiej jesteś drużynie? To jest, ja jestem z jakiej drużynie? Mhm. Najlepszy, the best team. This is my friend. No. Ale tak, jestem zły, bo nie mieliśmy prawa głosu. To jest karygodne. No. Czemu nie mieliście prawa głosu? Nie wiem, czy grać w siatkę nogę, czy co robić. Czy grać w siatkę nogę, czy iść na spacer? A nie, nie mogliście iść na spacer? Nie, nie dostaliśmy, nie dostaliśmy takiego na, wiesz, to jest jak w Polsce, nie? No. Zapytajcie Kustiego. W sumie ja zapytam Kustiego, czy ci smakował tort. Był okej. Kusty dostał tort, bardzo duży. Ale podzieliłem się. Godzinę później, tej gdzieś nikogo nie było. Ani kęsa nie dostałeś, nie dostaliśmy. Nic! Sarbin dostałeś? Kęsa? Muszę go obronić. Sarbin, ty, no, jak ty z sarbinem w pokoju jesteś, ty wiesz. Dostałem, ty też. Spytaj Szczepana. Też kiełba się daje, nie spytaj wiem. Szczepana. Też kiełba się daje, kawałek żelka obok. Dał ci sarbin tort, Kusty? Tak, no. Smakował mi, szczerze. Mi smaczy? Nie dał. Tak, smaczy, no. No widzisz, Jędrek, jeszcze się musisz postarać. No, co zrobisz? Zwycięzcy? Jako sędzia. Tu zwycięska ekipa. Kurde, czekaj. Ci co najwięcej zapłacili, ci najwięcej czekaj, wygrali, nie? Czekaj, się przygotować. Tak jest. Wygrali. Tak zwana gonitwa za piłką. Co zdarza się dość często na boiskach naszej klasy, ale rozwijamy się powoli jako piłkarze, jako marketing, trenerzy, także zbliżamy w dobrą stronę, tylko nie można być dziadem, trzeba się rozwijać. No proszę. Popisuwa. What do you think about the tournament even? Że? Very good. Very good. How was playing with coach Dominik? Very good. He's the best. He's the best? Claudio, jesteśmy po drugim treningu. Powiedz mi, co do tej pory się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy? Co się wydarzyło? Tak jak rozmawialiśmy, zdjęcia ze sparingu zostały obrobione, zostały rozesłane chłopakom, czekają na publikację, ponieważ w międzyczasie mieliśmy inne posty, więc po prostu to musi zostać wstrzymane. A będzie jeszcze wideo, także po prostu wszystko musi być mniej więcej z jakimiś przerwami, żeby to zdążyło wybrzmieć. Byliśmy na treningu troszeczkę krótszym niż zazwyczaj i co? Ja teraz wrzucam bieżące posty, a będę wrzucała o otwarciu sklepu Ergola z Football Sportem. I co? Zgramy zdjęcia z treningu i zaczynamy tak naprawdę pracę od początku, gdyż trzeba będzie je obrobić, przygotować, rozesłać. Godzinowo ile to dzisiaj wyszło, bo jak tak liczę, to jest to dość spory czas. No myślę, że na pewno wychodzi tego mimo wszystko więcej niż normalnie w Polsce, w Poznaniu, jak pracujemy. Oczywiście to zależy od dnia i od tego, co mamy, natomiast no
W Polsce, w Poznaniu chodzimy raz, może dwa razy w tygodniu na trening, więc możemy sobie tą pracę rozłożyć. Natomiast tutaj codziennie praktycznie jesteśmy na dwóch jednostkach treningowych. A także no, myślę, że godzinowo wychodzi więcej niż 8, 9 czy 10 godzin. No myślę, że po prostu ludzie nie liczą tego, że jest dany trening, jest cały trening, jest powiedzmy tak, cała ta otoczka, na którą nikt nie patrzy. A w tym momencie na przykład taki Piotr już chodzi za ludźmi, tak, za zawodnikami, za sztabem i coś nagrywa, tak? Tak, no teraz też nagrywaliśmy na przykład na Instastory, więc jak teraz wróciłam, no to żeby wszystko obejrzeć, przejrzeć i dodać po prostu, żeby też było. No więc to też liczymy jako pracę po treningu. Świetnie. Dziękuję za cały materiał. Dziękuję to już bardzo. Wszystko ode mnie. Na dziś kończymy świetną relację, tak mi się wydaje, tak Piotruś? Bardzo świetna. Moje zdanie dzisiaj. A jeszcze twoje zdanie chcemy poznać. Jakie jest moje zdanie? Jakie jest twoje zdanie? Jak oceniasz ten dzień? Na przykład nauczyłem się obsługi tego oto sprzętu. Myślę, że my się już znamy troszeczkę więcej niż ludzie was znają w internecie. I dobrze wiecie, że ja szanuję każdą pracę. Także na pewno się dowiedziałem tego, że wasz dzień nie jest tak krótki, jak wydaje się wielu osobom. I myślę, że tutaj wyobrażenie o ludzi, o pracy innych osób jest często zamazane i to się tyczy, mówię tutaj, no, na wielu płaszczyznach i wielu różnych pracach, że tak to określę. Mógłbym tutaj jeszcze dokładać historie, które ze swojego życia znam, ale myślę, że samo to, co wyjdzie, to mam nadzieję, że będzie kawał fajnego materiału. Mogę, ale zresztą powiem tą historię, niech ona wybrzmi. To tak będzie szybka historia, najwyżej się utnie to wszystko. Moja żona swego czasu pracowała w jednym ze sklepów, nie będę mówił tej nazwy, żeby nie było lokowania produktu. Drogeria. Tak, tak dokładnie, ładnie nazwane, ale ciężkie słowo dla mnie. I każdy myślał, że to jest świetna praca, że tam się chodzi, tam się pachnie, wygląda i tylko się sprzedaje. Rzeczywistość jest troszeczkę inna. Miałem okazję w tej pracy sam też bywać, ponieważ chodziłem na dostawy. Widziałem swoją żonę w różnym stanie emocjonalnym i fizycznym po tej pracy, także myślę, że w waszym przypadku, jak ktoś zobaczyłby rano o godzinie 8.30 Piotrka, jak wstaje, to by wiedział, o jakim natężeniu mówimy. Praca kobiety wśród tylu mężczyzn też nie należy do najłatwiejszych, jeżeli chodzi o mnie. No to jest specyfika duża pracy, być wśród około 30, a może nawet i ponad 30 facetów w szatni jako kierowników sztabu czy samych zawodników. Myślę, że ktoś, kto był blisko szatni, to wie, że to jest duża specyfika i ciężkie grono czasami. Zresztą ja się o tym dzisiaj przekonałem z samego Jana, że nie jest to łatwa praca i łatwo się nie nagrywa, bo można różne rzeczy usłyszeć. Nie wiem, czy to są dźwięki, które można wypuszczać w świat. Podsumowaliśmy ten dzisiejszy dzień, myślę. Tutaj trzeba docenić oczywiście Klaudię za to, że jest takim rodzinkiem. No i Piotrusia za to, że musi wstawać tak wczesną porą, mimo że nie należy do osób, które lubią się budzić zbyt wcześnie. Dobrej nocy. Pozdrawiamy z zielonego Side. Green Side. Hashtag Green Side. Please. Ej, ładny ten kadr tutaj, jak nagrywałeś.